Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hearts of Iron 4. Za dwa dni kończy się... kończą się dwa... jakby dwa... casus belli. No i co? No i wypowiadamy wojnie połowie świata, nie? Wszystko jest już gotowe. W tym miejscu już zrobię na linii z Rosją do trzeciego poziomu fortyfikacji sobie tak na wszelki wypadek, chociaż nie widzę, żeby mieli stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla mnie. Więc lecimy. Okej. Teraz będzie mnóstwo eventów. Zmniejszę sobie speed. Cyk. No, coś tutaj gierka się trochę zacina. Znowu. Uhuhu. Trochę tych eventów Poland Ghost War będzie. Okej. Tu mamy teraz jeszcze tutaj te mniejsze kraje. Proszę bardzo, wszystko bardzo ładnie idzie. Okej, Macedonia, Albania, teraz jeszcze Bułgaria powinna zaskoczyć. Halo? No? Co jest? No właśnie. Litwa, Łotwa, Estonia. Okej, super. Tu i tu Szwecja. Te wszystkie tutaj małe kraje trzeba będzie wysprzątać. A Rosja ich gwarantuje, no cóż. Na to byliśmy przygotowani. Nikt ich tutaj nie gwarantuje z NATO, więc nie ma problemu. Tych też gwarantuje Rosja. Trudno. Lecimy z tym wszystkim. Okej. Was w ogóle gwarantuje Albania, no to mogłem... Na was nie mam odgoda, bo i tak dołączycie. Wam wypowiedziałem. Na kogoś jeszcze mam ten? Okej. O, i na Mołdawię. Proszę bardzo. No, niech gra zaskoczy. Powiedziałem wszystkim, w takim razie to jest tak. Armia, która miała się zdesantować, rusza. Mam tutaj już flotę przygotowaną. 12 battleship, 4 lotniskowce, 55 niszczycieli. I tutaj mamy 24 łodzie podwodne. Niech one osłaniają konwoje. Latające też moje samoloty wszędzie. I zobaczmy. Okej. Okay. O, przegrywamy. A dlaczego? Ja tu mam 4 dywizje, oni 29. Z jakiej paki miałbym przegrywać? Moje rozumiem. 120 combat with. No nie wiem. W każdym razie mam tu nawet Fortna. W pierwszym poziomie jest uszkodzony. Halo? Przecież mam tutaj fightery. I wziąłbym w sumie nawet
200 i puścił tutaj. Tutaj mamy przewagę, ok. Tutaj nie paną się do ataku. A jaka to jest ta armia? Ok, ta armia rusza. Fioletowa armia też mogłaby ruszyć. No i ta armia w sumie też. No te rosyjskie niech na razie siedzą na miejscu. Ej, tak szczerze, tutaj nic nie ma, to możecie przejść. Białoruś nie została wezwana. O dziwo. A, no wy to w sumie ten. Jazda, nie? Zajmijcie to i wejdziecie z drugiej strony do Litwy. Aha, te wojny nie zostały połączone, to szybko je skończymy. I wy tak na poważnie? Wesprzyjcie ten atak. Nie mówcie, że te dwie śmieszne brygady pokonają moją okopaną dywizję piechoty. Co to tutaj w ogóle są za szarciki? Serio. Tutaj nic się nie dzieje, ok. Tutaj nic się nie ruszyło. Spróbujmy to ruszyć na trójce. Co tu się dzieje w ogóle? Nie, nie chcę waszych. Zdobyłem więc fabrykę Habo tutaj. Wszystko bardzo ładnie idzie. Was nie zaatakowałem? Nie, na was dopiero robię. Woodgola, ale to spokojnie. Co jest? Mołdawia. Okej, okay, bierzemy wszystko. Co ładnie. I do was tutaj dorobimy chyba to stanowo ładnie. Wy sobie usuńcie to i idźcie. Nie wiem, też na Słowację? Mam El Superiority, a mimo to tutaj coś ciężko idzie w tych górach. Okej, zaraz te wojny są połączone. Tutaj nic się nie ruszyło z tego co widzę. Zajem Albanię, ok. Tylko wam teraz weź to wszystko i zrób po prostu tak z takim planem. Jazda. Z tym wszystkim tutaj widzę Chorwacja, no też pomimo początkowych tutaj ich sukcesów nie daje rady. Co to jest za armia? Wy. Właśnie, czy to są tylko twoje fronty, ok? To robisz tak. W sumie tu. I w tą stronę ofensywa. Jazda z tym. No, okrążymy ich po prostu. No to się ustawiam też na Białoruś, żeby Białoruś też miała tutaj dołączyć do wojny. Weź ich ten. No właśnie. Pokonaj czy cokolwiek. Rozwalcie ten czołg. Okej, wszystko działa. Aby, ej, bo ja tu się w ogóle ten. Zdesantowałem, nie? Proszę zrobić tak. Może nie wszystkimi dywizjami. Okej. Ataki na port.
Okej, okay, patim jeden niszczyciel. To jest jakiś jeden samolot. A, dwa te niszczyciele liniowe, tak się nazywają. Okej, okay, low supplies widzę. Co mamy w Bułgarii? Okej, okay. No szybko sobie ją tu zajmiemy. Dziękuję, Macedonia też. Wy sobie też pójdźcie od tej strony. Z takim planem. No tutaj niszczymy jakieś konwoje. Dobra, połączcie się tutaj. I teraz tak. Bierzecie taki front. I takie uderzenie. Jazda. O, jak ładnie ich tutaj. W ogóle jak tam fronty tutaj. Okej, okay, idzie nam ładnie. Białoruś jeszcze nie dołączyła do wojny. Tutaj nic się nie rusza na tej granicy. Okej, okay, tutaj napotkaliśmy opór. Okej. Okay. Wojny zaczynają się łączyć z tego co widzę. Zdobyłem mnóstwo fabryk wojskowych, w ogóle. No tylko 22 tysiące sprzętu są potrzebne. Aha, i nie pokazałem wam jedna rzecz, bo o tym cały czas zapominam. Audio. Muzyka. Wszystko w sumie. Okej, okay. Tu sobie badam naprzód te jakby zmechanizowane pojazdy. Tu mam wszystko tak na poziomie nawet ahead of time. Większość. Te, których używam kompanii wsparcia są na przyzwoitym poziomie, to jest na maksa. Doktryna to wiadomo, tu mam wybadane wszystko. Tu doktryna też sama, tu cała doktryna. Samoty też chyba mam na przyzwoitym poziomie, tak na przyzwoitym. Tu badam to, bo nie mam co innego badać. I tutaj to bym mógł zbadać, bo to zaraz będzie dostępne. Wow, 315% już wygenerowaliśmy napięcia światowego. Okej, okay, jak tam w ogóle tej wojny? Zdaliśmy 6000 ludzi. A tylko 990? Coś mi tu nie gra. Szwecja porówno. No nie, to tutaj coś te wojny nie za bardzo działają. Ha, to idzie, że ogólnie stracimy 6000 ludzi. Na to wychodzi. No to nieźle, bo w Suez na przykład 26. Okej, okay, tutaj widzę, się połączyły te wszystkie wojny. Tak. No. Idźcie ten. Na przykład tu. Niech odciągną stamtąd większe siły. Białoruś dołączyła, no to my tu musimy zacząć w takim razie na Białoruś puszować. A i w większości miejsc wygrywamy, okej. Okay. Pocieszające, jak tam w ogóle szkoła? Nic. Na was jeszcze nie mam. Na kogo ja w ogóle robię? Jeszcze chyba na Finlandię robię ten. Tak, robię Wargola. I przy okazji można w sumie zająć Mongolię, żeby miał szerszą granicę z Chińczykami. No, tylko 125 dni. Okej, okay, okej, okay, wszystko się tutaj łączy. Proszę, jak się rozlewamy po ich terenie. Tutaj idzie nam ładnie, tutaj wojsko się dopiero przesuwa. No, tutaj też za całą sytuację zajmiemy. No, tutaj coś nas spuszczowali, widzę. To mi się nie podoba. Okej, okay, okej. Okay. Halo, co są tutaj za rzadziki?
O nie, 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 nie. Proszę mi tutaj dać. Tak. I wyłapać te wszystkie bombowce. Kto sobie dał 600 bombowców? Aha, pewnie dołączyli do frakcji i ta stacja wszędzie wysyła swoje samoloty. Okej. Tu mam fightery, tu mam fightery. Kurde, nie mam samolotów, żeby ich tutaj dać. Dobra, trudno. A jak tutaj, wow, tutaj ich zamknęliśmy w takim bardzo ładnym kociołku, to niech jeden zostanie, przejdzie tędy i odetnie ich od zaopatrzenia. Okej, widzę, zaraz jedna wojna zostanie nam z tych wszystkich. Oni sobie zajmują te wszystkie dywizje. Falcon. To mi się tutaj czas nie podoba. Bo już nas tak trochę spuszowali. Bardzo mało mi się podoba. A zaraz dociągniemy więcej sił z stąd. Okej, okay, Słowacja, okej. Okay. W ogóle dziwne, że tego tutaj nie bronią. Weź, rób ten plan agresywnie. Bo tutaj mnóstwo tego zajmiemy zaraz. Jak tam? Bo nie widzę jakby żadnych efektów. Tutaj zajmujemy. Ok. Coraz więcej się tego łączy. To mi mówi, że mógłbym zrobić generalnie tak. I jeszcze więcej tych samolotów. Czy bardzo, jaki macie minus? Minus 53%. No dobra, to więcej już tych linii nie będę otwierał. Jak to jest na prawą? O, mnóstwo jest do naprawy. I się tu wszyscy. No, uciekają. Po czym dorywa ich moja flota. Okej, okay, okej. Okay. Słowacja skapitulowała. Dobra. Halo. Te dwie armie. Wy macie plan aż tu. A druga armia. No właśnie, druga armia. Nie wiem, gdzie macie rozkazy, więc najpierw zrobimy tak, ok. A teraz damy was z tej strony i wesprzecie to natarcie. Jazda. Tutaj te dwie armie powinny dać sobie całkowicie radę, ale. Halo, halo. To jesteś ty. Proszę sobie taki front zrobić. Okej, okay, tu macie rozkazy. Czy wy macie dobrze ustawiony ten front? Nie. O. Czy stąd można dociągnąć dywizję? Nie za bardzo. No widzę, ich odpychamy trochę. Temu się kończy plan, nie? Nie. Tutaj widzę, po prostu się tak wbiliśmy im od tyłu zupełnie. No dobra. Te armie tu muszą stać. Pokażcie, jakby to wyglądało. No, to elo, nie? Tutaj wszyscy wykonują swoje plany? Nie, ty nie wykonujesz. No to jazda. Bo tutaj widzę, że możemy sobie bardzo ładnie spuszować i następny twój plan będzie zakładał takie uderzenie. A plan twój
Takie. Dobra. Wszystko przerzucili tyle sił do Białorusi, a to ja sobie tutaj skorzystam. Zwłaszcza tutaj, jakim się wbiliśmy. Chorwacja skapitulowała, ok. Jakaś bitwa morska. No, niszczymy flotę szwedzką. Gdzie jest... Ty. Co tutaj się dzieje, że dopiero teraz puszowałeś? Weź zajmij to, żeby nikt nam się tutaj nie zgrupował na tyły. Ok, jakieś konwoje zniszczone. Tutaj wszędzie daję. Ale jazda z tym. Nie rozumiem, czemu tutaj nie idzie żaden push. I wydasz w tą stronę. Teraz bym prosił... O, jakieś radary przejęliśmy. I to takie całkiem spore. Czy to są wroga? Nie, wroga. A my też jakieś mamy. Stąd. Tu po tutaj widzę tych bombowców jest od zarąbania. Dobra, tutaj zwyciężamy. Pójdź tu, tu i tu. Tutaj zaraz wszyscy skapitulują. O, tutaj Chiny wysłały jakieś swoje oddziały ochotnicze. A czy ja skończyłem tutaj ten? Nie, jeszcze sporo mam tego do zrobienia. A tutaj? Też jeszcze sporo czasu. Zdążymy zająć tutaj te wszystkie kraje, zanim te War Justification się skończą. No, puszujemy ich. Zrób coś dla mnie i poszerz swój front o tą jedną kratkę, bo fronty lubią czasami się bugować, wtedy powstaje taka tutaj wyrwa. Słowenia też skapitulowała, okej. Aha, teraz toczymy tylko jedną wojnę. Jesteśmy 45 tysięcy, a oni... Wow. Wow. O wiele, wiele więcej. Aha, okej, tutaj są już Włosi, to są nasi przyjaciele. Pewnie dzięki, nie potrzebuję was. A, fabryk cywilnych, 276. I wiele z nich działa, o dziwo. To myślę, że mogę sobie pozwolić na takie tutaj rzeczy. Stali mam za dużo. Jedną gumę. Tutaj dwa aluminium. O. Ropy tu mam aż nadto. No to widzę, że zamykam Austrię. To z tej strony za dwie. A... O nie, 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 nie. Macie sobie przyjąć taki plan. W sensie wszyscy. Aha, nie da się, okej. I stąd idziecie tu. Jazda. Czemu nie możecie sobie przyjąć normalnego planu? O, takiego. I stąd. Tutaj. Proszę bardzo. Jazda z tym. Bo tutaj widzę, że nam się już wbili przez tą małą wyrwę. Tutaj na Białorusi, no tak nadal trochę ciężko idzie. No, tutaj to bym powiedział, że bardzo ciężko. Czemu tutaj przegrywamy? Mamy mnóstwo obrony, ale dlaczego? Aha, za teren. A ja nie mam już organizacji. No, tutaj widzę, puszujemy Rosję na całej linii. Więc zastąpię Rosję, po prostu odetniemy z drugiej strony. Okej, okay, to wszystko w porządku. No wiem, że mam mnóstwo fabryk wojskowych, ale po prostu nie mam... nie mam surowców na to wszystko. To zaraz będziemy już przy granicy Norwegii. Mam wrzucić tu swoje myśliwce? Nie. Ale straci mnóstwo bombowców. Ja też sporo fighterów, o dziwo. Nie mam pojęcia czemu.
Dobra, bo tutaj już nie walczymy, więc można się przenieść chyba. Tu i do... O nie, nie, albo w sumie dobra. Te naval bombery to możemy nawet usunąć. A jeden fighter niech tu zostanie. O. No, już tutaj nie jest tak kolorowo z ich bombowcami, z tego co widzę. Dobra, bo Jezu, ale tu jest tych brygad. Abchazja skapitulowała. Aha, to już tutaj jesteśmy. Okej. Całkiem spoko. Weźcie, rozwalcie ten, tą jedną tutaj brygadę. Halo. Bardzo ładnie. No Białoruś dziwa się trzyma bardzo mocno. Co to są za dywizje? No słabe. Okej, ta dywizja może trochę jest dobra. Właśnie, was tutaj chciałem. Następne uderzenie będzie zakładało takie coś. Jazda z tym. Bo jak tam doświadczenie, no już trochę mi spada. Przez to, że tracimy po 100 ludzi. A jak tam szkoła? No nadal jeszcze sporo rzeczy tutaj brakuje. No ale cóż, nie wygląda to na nic niemożliwego. Jeden to Białoruś się martwi, a tutaj całą Rosję już poszujemy. Trzeba będzie zaraz dociągnąć kolejną armię, bo mam tak rozciągnięte linie. Tutaj w Szwecji też dajemy radę. No mamy tutaj nawet przewagę nad wszystkimi akwenami. Kurczę, gdybym mógł więcej samolotów wystawić, a nie mogę pewnie. No nie mogę, mam mnóstwo naval bomberów. Nie wiem, po co mi one, ale mam. To są mnóstwo bombowców normalnie. Ale ich nie uzupełniają. No, nie mają dużo samolotów, ale w sumie też nie. Wow, poszli na maksymalną mobilizację, no to nieźle. Nie wiem po co, ale gratuluję. Już na obowiązkową służbę. No, żeby komuś brakowało trochę manpowera. Ja pierniczę, co tu się wyrabia. Gdzie są te armie? Nie. Taki plan. I uderzenie w tą stronę. Wy tak samo. Weźmiecie sobie. Nie. Lepiej, czy zaraz wyjdę z tego sojuszu, nie? Wy pójdziecie tędy. I tu. Jazda. Bo stronów neutralnych nie mogą atakować, więc. To po prostu się. Nie wiem, czemu tak się baguje ten front non-stop. No, dobra, tutaj widzę. Odzyskujemy nasze tereny na granicy z Białorusią. O, tutaj. Cały czas armia, chociaż nie mogą tego pokryć frontu. Będę musiał mi tu dociągnąć jakieś posiłki za chwilę. Ten plan nie chciał tak, a następne uderzenie niech będzie tu wzdłuż całej tej linii. Jazda z tym. Proszę wykonywać plan, ale co? No dobra, jechać z tym. Co złego może się stać? Wiem, że nie mam fokusu, ale nie mogę już nic zrobić poza infrastrukturą, a to chcę zachować, jakoś podbiję wszystko. No, widzę, Chiny wysyłają wszystkim ochotników.
No, nie jest to zbyt pomocne. Dobra, jak z tej strony idzie, ok, fronty się jeszcze nie zbugowały. Ale myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Cześć.